Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na kolejnym spotkaniu z Rosją organizowanym przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Jest mi niezwykle miło powitać oraz przedstawić Państwu pana Gleba Pawłowskiego. Przywitajmy naszego gościa, bardzo prosimy. Kilka słów o naszym bohaterze dzisiejszego spotkania. A jest to biografia niezwyczajna. Można powiedzieć, że od początku lat 70. życie Gleba Pawłowskiego balansowało na skraju między akceptacją rzeczywistości i konfrontacją z nią. Na początku lat 70. studiując w Odessie historię, Gleb Pawłowski zetknął się z Aleksandrem Sołżenicynem i jego archipelagiem Gułag. Zetknął się w sposób taki, że mianowicie kolportował tą ważną książkę, co zwróciło uwagę odpowiednich organów, które wyciągnęły z tego natychmiast konsekwencje. Ponieważ w ramach tych konsekwencji nie mógł już kontynuować studiów w Odessie, przeniósł się do Moskwy. Tam również zaczął konfrontować rzeczywistość krytycznie. Zaangażował się w ruch dysydencki, zajmował się publikacją, kolportowaniem samizdatu. Bardzo ważna postać dla rosyjskiej pierestrojki, ale także dla współczesnej Rosji, licząc jej czas trwania od 91 roku, Gleb Pawłowski stworzył instytut zajmujący się skuteczną, efektywną polityką. Zajął się doradztwem politycznym. W zasadzie można powiedzieć od 96 roku stale doradzał władzom Rosji, jak skutecznie prowadzić politykę. Od 99 roku do 2011 był doradcą administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej właśnie w zakresie polityki, w zakresie generowania sygnałów, czy też wyjaśniania tej polityki także rosyjskiemu społeczeństwu. Wiele z konstrukcji politycznych, interpretacji, które zakorzeniły się na całym świecie, w debatach o Rosji, jest autorstwa Gleba Pawłowskiego. Więc z tego powodu postanowiliśmy zaproponować naszemu gościowi temat ewolucja władzy w Rosji. Mamy do czynienia bowiem z człowiekiem, który sprzyjał tej ewolucji, wzmacniał ją, a także był naocznym świadkiem tego procesu. Tyle słów wstępu. Głos przekazuję Glebowi Pawłowskiemu. Спасибо. Dziękuję. To jest dobry wstęp do mojego nekrologu. W zasadzie wszystko jest tak, jak było powiedziane. 15 lat pracuję z Kremlem od 96 roku do 2011 roku pracowałem, a ostatnie lata, jak tutaj słusznie powiedziane, tłumaczyłem. To trudno powiedzieć, że to było, co było mniej udane, moja praca czy moje tłumaczenia, moje wyjaśnienia. Ja nie mogę zapomnieć swojego pierwszego przekazu telewizyjnego. Powiedziałem taką frazę, że jego kurs stwardniał. Ja to często wspominam, patrząc na kurs rubla. I tutaj jest jeden interesujący szczegół. Wsparcie Putina
do początku tego tygodnia, bieżącego tygodnia i zaufanie do Putina było na poziomie 82%. 82% popierało prezydenta Putina. I dzisiaj dolar zbliżył się do 82 rubli za jednego dolara i nawet przekroczył ten poziom. Doszedł prawie do 100. Także tutaj jest takie współzawodnictwo kursów, czy też wartości kursowych. I bardzo ciekawe jest, że ludzie jednomyślnie praktycznie popierające Putina i dowierzające władzę absolutnie nie dowierzają systemowi finansowemu tej władzy. Ja myślę, że to jest ten paradoks, który tłumaczy coś w naszym ustroju, w naszym układzie, w naszym systemie, który wymaga jakiegoś nowego okresu wyjaśnień, tłumaczeń. Kiedyś w 1947 roku George Kennan podjął błyskotliwą na owe czasy próbę dokonania tego. Znany jest jego długi telegram o źródłach zachowań radzieckich i jego artykuł na ten temat, które były koncepcją polityki powstrzymywania Związku Radzieckiego. Ale minęło już dużo czasu i wiele osób do dzisiaj rozpatruje obecną Rosję jako taki nieco zmodyfikowany Związek Radziecki, czy też kraj, który stara się stać się Związkiem Radzieckim. I wiele schematów tłumaczeniowych, politycznych schematów pochodzą stąd. Dzisiaj i wczoraj w Polsce zadawano mi wiele pytań. I one wszystkie układają się w kilka pytań, zawierają się w kilku pytaniach. Co chce odtworzyć Putin? Związek Radziecki czy też Imperium Rosyjskie? Ja muszę powiedzieć, że jest takie rosyjskie powiedzenie, że marzyć może każdy może, ale myślę, że Putin nie ma takiej idei, bo nie ma ani ludzi, ani koncepcji, ani pieniędzy do tego, żeby to zrobić. Odtworzenie przeszłości nie jest możliwe, a tym bardziej takiej kosztownej przeszłości. Mamy zbyt słaby rubel. Rubel jest zbyt słaby na to. I zaufanie ludzi do władzy w istocie rzeczy jest znacznie słabsze niż to, które widzimy, kiedy mierzymy to, badamy to, nawet socjologicznie, nawet jeżeli te badania są dobre. Rosyjscy ludzie w stosunku do władzy mają takie podwójne podejście, sentymentu i cynizmu. Bardzo lubią władzę, dopóki władza coś daje. Albo jeżeli przynajmniej gwarantuje, ubezpiecza przed czymś gorszym. I dzisiaj, kiedy mamy panikę, a mamy w tej chwili prawdziwą, pełnowartościową panikę na rynku, na giełdzie, wśród milionów obywateli. Ale przeszliśmy już przez kilka panik i trzeba powiedzieć, że ani razu przy tym władza się nie zmieniała. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w momencie paniki ludzie szukają zabezpieczenia. A Putin obiecuje zabezpieczenie, ubezpieczenie. On nie obiecuje im dobrego poziomu życia. Obiecuje tylko ubezpieczenie. A nikt inny tego nie obiecuje. Dlatego ludzie pozbywają się rubli, ale nie są gotowi do tego, żeby pozbyć się ubezpieczenia jednocześnie. I tylko wtedy zobaczą, że to ubezpieczenie nie funkcjonuje,
to wtedy być może zaczną myśleć o czymś innym. To też część naszego systemu, który powstał 20, czy to, no trudno powiedzieć, czy 20, czy 25 lat temu, ale można powiedzieć, że w 90 roku, a można powiedzieć, że w 93, 94 roku, ale to jest nowy system, który nie jest podobny do Związku Radzieckiego, aczkolwiek zasoby Związku Radzieckiego, symboliczne, infrastrukturalne, socjalne, społeczne, wykorzystuje w pełni. I do dzisiaj istnieje w znacznym stopniu, funkcjonuje dzięki tym zasobom, bezpłatnym zresztą, darmowym zasobom, których nie musi kupować, na których może po prostu się opierać. Ale te zasoby się kończą. I głównym sposobem eksploatacji zasobów w naszym systemie jest taki bardzo drapieżny. Ja napisałem tutaj na początku taką książkę, żart. Ja uważałem, że to żart. Pod tytułem System Federacji Rosyjskiej w wojnie 2014 roku. Jako taki dodatek do książki Machiavelliego. Tutaj opisuję w części absurdalne, a w części efektywne właściwości naszego systemu, które właśnie dlatego, że nie uznaje żadnych zasad, które sama ustanawiam, mam ogromne pole do manewru działalności. Stale narusza przy tym przepisy, zwłaszcza wtedy, kiedy jest to dla niej wygodne. Ale jest taki korytarz, w ramach którego ma ona swój mandat. Jest to mandat społeczny, socjalny. Jest to 100 milionów osób, którzy zależą od budżetu, tak zwani budżetowcy w Rosji, którzy gotowi są do wahań, są skłonni przyjąć wahania kursu, skłonni są zaakceptować, że władza ich oszukuje, gotowi są nawet do tego, że wszyscy we władzy kradną. Ale na razie, dopóki mają zagwarantowane, mają gwarancję, dopóki mają ubezpieczenie, że nie znajdą się na ulicy, a zwłaszcza, że nie powróci stan, który miał miejsce jeszcze u nas na początku lat 90. Nie chcę opisywać tego stanu, ale był to bardzo nieprzyjemny stan. Wy macie swoje analogie, niewątpliwie, które można by tu sobie przypomnieć, ale wyście mieli kompensację tego stanu. Polska odtworzyła, czy też odzyskała państwowość, a my w naszej świadomości utraciliśmy to. I to nie było zrozumiałe, co myśmy uzyskali właściwie. Ale stan braku gwarancji to jest ogólne wspomnienie z początku lat 90. Ten system, który istnieje dzisiaj, to system, który daje gwarancję, że nie powróci to, co było najgorsze w latach 90. i najgorsze to, co było w Związku Radzieckim. Ale jak się okazało, to nie znaczy, że nie może być w pewnych sytuacjach jeszcze gorzej. W Związku Radzieckim nie było takiej sytuacji, nie można było sobie wyobrazić, żeby Akademia Nauk jednogłośnie przegłosowała swoje rozwiązanie. Zawsze te 10 czy 20 akademików jednak oponowali. A teraz to wygląda inaczej. Przy czym nikt nie wysyła do łagrów, w każdym razie z tych wyższych kategorii, klas. Ale oni prewencyjnie się boją. I ten stan głębokiego, fundamentalnego braku zaufania to jest najbardziej centralny problem kraju, który nijak nie może być, ten problem nie może być rozwiązany w ramach tego systemu, który obiecuje, że nie będzie gorzej, ale nie obiecuje nic ponadto. I ja myślę, że to jest
problem dla naszej przyszłej epoki. Gdyby dzisiaj George Kennan miał wysyłać telegram z Moskwy o tym, jak w ogóle funkcjonuje, jak jest urządzony ten system, to miałby znacznie trudniejsze zadanie. Nie miałby takich prostych wskaźników, jak ideologia, która była określona. W naszym systemie nie ma ideologii. Ona może wyrażać cokolwiek. Wczoraj była, udawała liberalny system, a dzisiaj udaje tradycjonalistyczny. Ale to są falsyfikaty i to. To są surogaty, które odgrywają ci sami ludzie de facto, którym za to w dodatku płacą. Jeżeli jutro trzeba będzie udawać buddyzm, będą spluwać, ale znajdą sposób, żeby to zrobić, wykonać. Czyli będą musieli coś poczytać na pewno. A teraz muszą czytać coś z rosyjskich emigrantów. Wczoraj cytowali coś z Hayeka. To nie jest problem. System nie wie, jaką ma ideologię, dlatego system nie wie też, jakie ma cele. To ma trudne konsekwencje, bo niczego nie sposób zaplanować, ale równocześnie są pozytywne skutki, na przykład to, że rosyjska armia w 2008 roku zatrzymała się i nie weszła do Tbilisi, bo nie wiedzieli, co robić dalej w tym Tbilisi. Wojska radzieckie wiedziałyby, co robić w Tbilisi. Tam by stworzyli komitet rejonowy partii i radziecką władzę. A tu co? Nasz system nie ma programu, który może zaproponować. Nie ma oferty, politycznej oferty, żadnej. To w części jest defektem, a w pewnym sensie jest to pewna osłona, ochrona przed jeszcze gorszym. Latem tego roku teoretycznie nie można było wykluczyć, że rosyjskie oddziały nie wejdą na Ukrainę i nie pójdą dalej, bo ukraińska armia po prostu nie istniała i myśmy to wszyscy doskonale widzieli i wiedzieli. Ale no dobrze, no ale co dalej? Doszliśmy do Kijowa. I co dalej? Pomodliliśmy się w ławrze pieczowskiej. No, przeprowadziliśmy wojnę krzyżową. A bolszewicy wiedzieliby, co dalej. A nasz system nie wie. I teraz, kiedy na części terytorium Ukrainy w Donbasie są te republiki, które nie są w pełni marionetkami Moskwy. To trzeba rozumieć. Samozwańcze republiki. Tam jest połączenie manipulacji i realnego, lokalnego powstania. Ale znowu, Moskwa nie wie, co z tym fantem robić. I chciałaby, żeby to gdzieś po prostu zniknęło, ale nie wie, jak tego dokonać. I nikt jej nie pomaga z Kijowa, bo ostrzał armii ukraińskiej jest podstawowym źródłem legitymizacji dla tych tak zwanych Noworosji, tej tak zwanej Noworosji, czyli właśnie zagrożenie, stałe zagrożenie, przy czym zagrożenie radykalnej przemocy ze strony Ukrainy jest legitymizacją tych władz. Gdyby nie było zagrożenia, nie byłoby legitymizacji. Ale w każdym przypadku, co się dzieje? Dzieje się to, że Rosja powstała, nowa Rosja powstała błyskawicznie, fantastycznie szybko i ta gwałtowność stała się naszym stałym czynnikiem naszej polityki i naszego życia. Ekstremalność, niezwykłość, to wszystko tworzy taką zachętę, to jest stara taka pokusa, żeby zbudować władzę jako gospodarza sytuacji nadzwyczajnej. Nasze władze są bardzo podobne do koncepcji Karla Schmidta, więcej niż Adama Smitha.
To władza, która rządzi w imieniu tego, że mamy taką wysepkę stabilności, a w warunkach zagrożenia, stałej zagrożenia, czy też nadzwyczajnego stanu. To jest taka korekcja Schmidta, że nam stale zabraża sytuacja nadzwyczajna. Zawsze możemy to wykazać. I tutaj szczególną rolę odgrywa telewizja rosyjska. Ja na każde z pytań, na które odpowiadałem, nie mam takiego klarownego stanowiska, bo ja tak czy inaczej miałem pewien związek, pewien stosunek do wszystkich tych właściwości i niektóre z nich z dużą przyjemnością wykorzystywałem. Jeszcze w latach 90., czyli dosyć wcześnie, kiedy powstawała kwestia u Jelcyna, Jelcyn miał taki problem, jak przeżyć wybory prezydenckie w 96 roku. Doskonale rozumiałem, że to było to dla mnie oczywiste, że to jest bardzo proste. Bardzo proste, ponieważ ludzie boją się gorszego. Że strach jest sojusznikiem. Że strach jest sojusznikiem Jelcyna. I koncepcję myśmy budowali na zasadzie tego, co nazwaliśmy formułą strachu przed gorszym. W danym przypadku to byli komuniści. To było bardzo trudne, ponieważ rosyjscy komuniści byli absolutnie znikomą wówczas siłą, chociaż w tej ówczesnej sytuacji oni oczywiście by wygrali wybory, gdyby wybory były uczciwe. Wszyscy to doskonale rozumieli. Pytanie, co oni byli robili potem, ja nie sądzę, żeby oni się utrzymali przy władzy długo. Ale wykorzystanie strachu postawiło przed nami pytanie, a jak to doprowadzić do ludzi? I zaczęło się budowanie tej gigantycznej gigantycznego medialnego imperium, które dzisiaj w jakimś sensie rządzi nie Rosją, a mózgami Rosjan. I to, co wczoraj opowiadałem, wywołało niezrozumienie mózgiem Putina i Kremla. Ci, którzy pytają, nie rozumieją, gdzieś tam, że to jest gdzieś w pełni kontrolowany system. Tak, jest to system w pełni kontrolowany. Ale jest to system, który tworzy sfałszowaną rzeczywistość, sztuczną rzeczywistość. I jak ona to tworzy? Czym jest telewizja rosyjska? Na pewno Państwo czytaliście, że to jest taki potężny system propagandowy, ale to nie jest propaganda. To jest coś absolutnie nowego, nowy eksperyment w zakresie zarządzania czy też sterowania ludźmi, który dosłownie wyprzedza i radzieckie eksperymenty w tym kierunku i o ile wiem w ogóle wszystko, co w tej chwili jest znane na świecie. Na czym to polega? Jest to gigantyczny, nieprzerwany, całodobowy, informacyjny serial, w którym zbudowane na tych samych zasadach, jak się buduje seriale, z jakimiś stałymi tematami, stałymi bohaterami, ale każdy dzień muszą być nowe, dramatyczne wydarzenia. I Putin jest stałym, pozytywnym bohaterem tego serialu. Ale co ważne, serial zbudowany jest z fragmentów rzeczywistej informacji, realnej informacji. To są kompozytowe obiekty, kompozytowe przedmioty, które z bieżącej informacji, nowości z całego świata zatrzymują się na tym i z wykorzystaniem mistrzów, czy czym bardzo wysokoprofesjonalnych mistrzów efektów specjalnych od grafiki komputerowej, reżyserów, scenarzystów wysokiej klasy. W Kremlu takich ludzi nie ma. Ci ludzie są w Ostankino.
są wśród naszych reżyserów i scenarzystów i cała ta rekompozycja, czy też rekombinacja do tematu, którą określa władza. Ale władza tylko określa podstawowy kierunek, podstawowy temat. Tak się wydarzyło w ubiegłym roku, kiedy władza skierowała cały ten system na Ukrainę. Wówczas ta władza jeszcze nie wiedziała, co z tego wszystkiego wyniknie. Państwo oczywiście nie wiecie, że to była tak generalnie rzecz ujmując rewolucja w historii sterowalnych rosyjskich mas mediów. Ja 10 lat pracowałem nad stworzeniem tego, co nazywaliśmy nieco nieodpowiedzialnie naśladując starego pojęcia, że było takie agitacyjne przemysł. A myśmy mówili, że jest agitacyjna propaganda nie jest potrzebna. Jest tam propaganda przemysłowa. Będziemy musieli mieć równe tematy, obrazy, które w danej chwili są niezbędne do politycznego procesu, które muszą obsługiwać skuteczną politykę. Moja fundacja nazywała się Fundacja Efektywnej Polityki, a sama idea efektywności odbierana była jako efektywność projektu. Kiedy wszystko się zaczęło, to projektem zawsze były wybory i zresztą do obecnej chwili Kreml zbudowany jest praktycznie, jeśli uważnie na to popatrzy, jako sztab kampanii wyborczej. To znaczy, jak gdyby prowadzi stale nieprzerwane wybory. Jedyny problem, że kandydat jest wciąż ten sam i zawsze zwycięża codziennie. Tych wyborów nie można zatrzymać. To w pewnym sensie jest to właśnie główny temat tego serialu. On byłby nudny, ten serial, gdyby w to nie wtargnęła rzeczywistość. I kiedy tylko zaczynaliśmy, ja pamiętam, jak Konstantin Ernst, szef pierwszego kanału, pierwszego programu w telewizji, mówił, że najlepszy obrazek w historii telewizji, to co jest najpiękniejsze, to jest scena ostrzału Białego Domu. Nigdy tak doskonale idealnego obrazku nie było. Dom był biały, niebo było błękitne, przed nimi stały malutkie czołgi. I to było w bezpośrednim przekazie. Ostrzał, kłęby czarnego dymu, jakieś tam ludziki, którzy biegają. A ty komentujesz to. I twoje komentarze bezpośrednio wpływają na zachowanie wszystkich i wewnątrz Białego Domu, i tych, którzy strzelają, ostrzeliwują. To jest przecież doskonałe. Ale on to mówił z takim żalem, ponieważ myśmy zabronili wynoszenie tego konfliktu do telewizji. I minione dziesięciolecie przeszło jako dziesięciolecie w rezultacie nudnej sytuacji, stabilności, żadnych konfliktów. Nam potrzebna stabilizacja, są potrzebne tylko zawczasu znane głosy, zawczasu znani uczestnicy procesu politycznego, a ci, którzy nie grają według naszych zasad, ich po prostu nie pokazujemy. Czyli ich nie ma w polityce. I to trwało 10 lat, ponad nawet 10 lat. Dwie prezydencje Putina i Miedwiedziewa, 13 lat. Oczywiście telewizja się nudziła, ale Putin, który wrócił na trzecią kadencję, zmieniony Putin, który się zmienił, on zaczął szukać nowej podstawy, nowej bazy do łączności z ludnością. On czuł po masowych protestach na ulicach, że ta władza nie jest pewna. I ja jestem przekonany, że to było intuicyjne. On namacał taki chwyt, jak stworzenie jednorazowych, historycznych działań. To było w okresie, pierwszy raz w czasie jego kampanii wyborczej. Potem było Pussy Riot, także masowa histeria, histeria wokół rzekomego konfliktu. Pierwszy rzekomy
konflikt, że Putin mogą nie wybrać. Putin wybierał w każdym scenariuszu, ale wydawało się, że to było jakby powtórka kampanii Jelcyna, że jest straszna, że 100 liberałów mogą nie pozwolić wybrać Putina. Potem Pussy Riot. Znowu straszni liberałowie chcą tańczyć na ołtarzach prawosławnej cerkwi, rąbać krzyże, a może jeszcze nawet kogoś ukrzyżować na tych krzyżach. Potem była histeria wokół pedofilii, kiedy powstawało wrażenie, że cały kraj jest przepełniony pedofilami. Za każdym krzakiem siedzi pedofil, który tylko czeka, czyha na ciebie. Ty jesteś takim mitycznym dzieckiem, bezbronnym. Takim jesteś dzieckiem bez względu na to, ile masz lat. I to dawało porażające wyniki. Za każdym razem socjologiczne badania wykazywały 70, 80, 90% popierających, czyli na słusznej stronie, a minimalne jest przeciwko. No to są właśnie ci pedofile. Ale to trudno było. Za każdym razem, tydzień minął, ludzie przestali się interesować pedofilami. A kiedy Putin skierował to działo w stronę Ukrainy, tutaj zrealizowało się marzenie Kosti Ernsta. Rewolucja, najpierw rewolucja, potem wojna. Konflikt bezpośredniej translacji. Stale krew, stale ofiary, stale trupy. Przy czym nasza telewizja, jeżeli chodzi o pokazywanie trupów i krzywdy, przebiło wszystkie telewizje świata, bo to jest po prostu nieprzyjęte, a tam ciągle się ich pokazuje ze smakiem. I skoro ten proces trwał, serial stał się taką operą mydlaną, bez końca. I potem się wyjaśniło, że tego jest mało, bo pozostawało te 20% ludzi, którzy nadal nie wierzyli, nie ufali Putinowi. I wówczas Putin, jak w show Trumana, wyszedł sam na scenę osobiście i zdobył Krym. To był kluczowy moment. To trzeba osobno rozpatrywać, ale ja myślę, że to był bardzo interesujący moment, bo Putin zmienił charakter swojego udziału w seriale. On zawsze uczestniczył jako jakiś taki głos reżysera z offu. A tutaj nagle sam wyszedł i zaczął działać, zaczął funkcjonować. To wywarło szokujące wrażenie. 20% a to było całe wsparcie opozycji, przeszło na stronę Putina. Tak powstały te znakomite, znane 85%. Ich tych nie było jeszcze w lutym tego roku. To można wyjaśniać, tłumaczyć różnie, ale u podstaw jest oczywiście nasz system, który jest systemem władzy bez instytucji władzy. Brak zasad to jest brak instytucji, tak w istocie. To nie są jakieś demokratyczne instytucje, które jak niby budowaliśmy, ale potem zatrzymaliśmy i zapomnieli. Myśmy ich nie tworzyli, myśmy ich nie budowali. Ani w czasie prezydentury Jelcyna, ani za Putina były budowane tylko organizacje do powszechnej nauki. To zawsze można zmienić. I ta przestrzeń bez instytucji przekształciła się w gigantyczną scenę, na której dzisiaj stawiane są jakieś nieodpowiedzialne inscenizacje i dzisiaj główny bohater tej sceny to jest spadający czy też chorujący rubel. Jest to finał tego działania, ale nie finał jeszcze teatru, nie koniec sezonu. Coś jeszcze zobaczymy. Dziękujemy bardzo.